Witajcie! Mamy dzisiaj bardzo fajną pogodę. Zrobiło się ciepło, słonecznie, chociaż za parę dni zacznie się jesień. I w związku z tym, że na YouTubie pojawiają się komentarze odnośnie ładowarki słonecznej BlitzWolf, chciałem dzisiaj zrobić taki mały test, jak ona się sprawuje, jak ją można używać w podróży, a uważam, że jest to fajne urządzenie i każdy, kto chce gdzieś dalej pojechać, powinien go ze sobą mieć. To jest model BlitzWolf 20 W. Posiada takie trzy panele słoneczne. I najciekawsza rzecz, najważniejsza w zasadzie, że mamy dwa gniazda USB do podłączania urządzeń. Specjalnie na tą okazję wziąłem telefon, nie ładowałem go dzisiaj. Zostało mi na nim teraz 29% baterii. I zrobimy sobie taki test. Podłączymy telefon i zostawimy to na godzinę w słońcu. I zobaczymy z 29% za godzinę, ile będziemy mieli naładowany telefon. Jeszcze jedna rzecz. Co mamy w zestawie kupując? Do nas przychodzi ładowarka i cztery takie karabinki, instrukcja obsługi i chyba tyle. Z tego co pamiętam, nic więcej tam nie było. Karabinki się mogą przydać, na przykład żeby zawiesić to na plecak. Wtedy sobie możemy to wpiąć w te dziurki. No i gdzieś podwiesić. Zresztą nie tylko na plecak, bo na przykład ja często wieszałem to na namiocie. Przytraczałem gdzieś do jakichś linek z namiotu. No i wtedy to sobie wisi, ustawiamy do słońca i ładuje. Przy wyjazdach rowerowych liczą się gabaryty i to, że akurat idealnie coś takiego mieści się do sakwy. Ponieważ mamy płaską powierzchnię, ja to zawsze w sakwach trzymam tutaj blisko tej tylnej ścianki. Akurat w tych sakwach Crosso tutaj jest taki plastik. Więc przy tym plastiku fajnie się tutaj mieści, widzicie. A jeśli jesteśmy na wycieczce z plecakiem, to można zastosować taki patencik, że sobie ten panel wieszamy na plecaku, tylko wtedy oczywiście ma to sens, jeśli poruszamy się w ten sposób, że mamy słońce padające na plecy. Jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe czy w podróży, chcemy użyć tego urządzenia do ładowania, musimy sobie zaimprowizować jakieś stanowisko. Ja najczęściej używam sakwy, a ponieważ dzisiaj jesteśmy na krótkiej wycieczce, wziąłem ze sobą plecak, więc użyję po prostu plecaka. No i co robimy? Kładziemy sobie jakoś plecak i staramy się to ładnie ustawić do słońca. Telefon, podłączę ten miernik i zobaczymy, jakie uzyskujemy napięcia. Dobra, mamy podłączone do gniazda USB. Wpinam telefon. I jest diodka, że się ładuje. Co zresztą widać. Co nas interesuje, to ten wyświetlacz. I mamy 0,9 ampera. No, czyli praktycznie prąd ładowania 1 amper. Napięcie 5 V. Ja to teraz podłączam. Zrobiłem takie stanowisko, żeby centralnie było frontem do słońca. Wpinam w korcik. I teraz to już się ładuje. I teraz jeszcze jest jedna moja ważna uwaga. Jak jest takie słońce, jakbyśmy ten telefon tak po prostu zostawili, to on za chwilę będzie rozgrzany do ponad 40 stopni, co w ogóle nie jest dobre dla elektroniki, dla baterii telefonu, więc zawsze ten telefon sobie trzeba gdzieś ustawić w cień. Ja w tym momencie to po prostu schowam tutaj za plecak. Tu mam kawałek cienia. O, niech sobie tak leży. Czyli 14:24, 28% bateryjki i patrzymy, co będzie za godzinę. A my w tym czasie razem z Marcinem, który mi tutaj dzisiaj pomaga, zapalimy sobie ognicho. Muzyka.
Tylko mamy taki kłopot, że słoneczko tutaj coraz bardziej chowa się za drzewami. Ja już dwa razy przenosiłem ładowarkę, bo jak pamiętacie, na początku stała tutaj przy drodze, potem ją schowałem tutaj do budki. No a teraz muszę ją znowu gdzieś przenieść, jeszcze znajdę jakieś miejsce, gdzie chwilę postoi w słońcu. Więc ustawiłem to jeszcze raz tutaj. Zobaczymy, czy jeszcze pół godzinki to słońce się tutaj utrzyma. Minęła godzinka i 5 minut. Te 5 minut specjalnie doliczyłem, bo w sumie 3 razy musiałem zmieniać miejscówkę, gdzie to stało, bo cały czas nam się słońce chowało. Zresztą ostatnia minuta też, widzicie, jest to już w takim półcieniu. No i zobaczymy. Było, z tego co pamiętam, 19 lub 18% godzinkę temu. W tym momencie jest 56%. Więc nie jest źle. Poszło jakieś 37% się naładowało w ciągu godziny. Tylko tak jak mówię, że to słońce nie jest takie idealne. Pewnie by się mogło naładować lepiej, jakby to było wszystko fajnie ustawione. Ale i tak nie jest źle. Uzupełniając wczorajsze nagranie, chciałem jeszcze wam pokazać wymiary tej ładowareczki. I tutaj tak, jeśli chodzi o szerokość, to mamy 26,5 cm na 16 cm. Tutaj ta grubość w tym miejscu, gdzie jest ta część z gniazdami USB, powiedzmy, byłoby to około 3,5 cm. I teraz najważniejsza rzecz po rozłożeniu. Całość ma długość 66 cm, ale możemy w czasie ładowania sobie tą część zawijać w ten sposób i jakby ta powierzchnia robocza wtedy to jest 52 na 26, 6,5 cm. Jeszcze słuchajcie, sprawdźmy sobie, ile to wszystko waży. Więc proszę bardzo, wytarujemy. I taki zestawik bez karabinków waży nam 471 gramów. Jak widzicie, jest to wszystko bardzo elegancko, ładnie wykonane. Tworzywo jest takie nylonowe. Tutaj jeszcze, czego wczoraj nie pokazałem, co nam producent zaleca, czyli używać na słońcu, używać przy lekkim zachmurzeniu, ale nie używać przy deszczu. Jeśli pada, to trzeba to po prostu wziąć i schować do plecaka, nie używać wtedy. Ponieważ ten teścik wczoraj z tym słońcem, wydaje mi się, że mógł być troszeczkę nie do końca wiarygodny, bo to słońce mi uciekało, ja później chodziłem, szukałem nowego miejsca, więc postaram się zrobić to jeszcze raz. Zaraz wam dam wyniki. Przygotowałem tutaj, zaraz pokażę, takie stanowisko testowe. Mam nadzieję, że słońce dzisiaj stąd nie ucieknie. Zobaczymy. I tak samo jak wczoraj podłączę telefon, który jest wyładowany w tym momencie do 19% na godzinkę i zobaczymy, ile będzie. Więc mała poprawka, jednak mamy 7% bateryjki w telefonie. Stoper wystartował, czas start. 5,06 V i 0,92 A. No, czyli praktycznie mamy 1 amper prądu ładowania. Ok, minęła godzinka. Proszę bardzo, tu jest telefon. Dokładnie 52%. Zaczynaliśmy od 8, czyli 44% w ciągu godziny się nam naładowało. Jak można tutaj przeczytać na liczniczku, to w tym czasie z ładowarki do telefonu przeszło 968 mAh. No, czyli mniej więcej, tutaj bateria w tym telefonie ma 3000, czyli mniej więcej jest to 1/3. Wiadomo, że są jeszcze straty na przetwornikach, na przetworniku w telefonie, na kablu, więc mniej więcej jest, wszystko się zgadza. Słuchajcie, ja to zostawię, niech to się ładuje, póki mam tutaj słońce. Chociaż to słońce zaraz się nam tutaj schowa za domem. Ale zobaczę, jeszcze chwilę. Chciałbym to spróbować doładować do 100% i wtedy zmierzyć czas. Najwyżej to jeszcze będę gdzieś przestawał, szukał więcej słońca i wtedy wam już napiszę w komentarzu,
albo w treści filmiku, ile czasu zajęło naładowanie do fulla. Także tej dogryweczki dzisiejszej to tyle. Teraz się z wami żegnam, ale jeszcze tam się pojawi materiał z wczoraj. Ale wiadomo, że bywają nieraz takie dni, że nie ma słońca i przez dzień nie jesteśmy w stanie taką ładowarą słoneczną nic zdziałać. Dlatego ja zawsze na wyjazdy biorę sobie jeszcze powerbanka. Tu mam akurat takiego Winsika 20 000 mAh. W moim przypadku dla telefonu jest to jakieś 4,5 ładowania do 5, w zależności od jakiego poziomu startuję. Z tym, że tu jest taka kwestia, że to już na słońcu by się ładowało długo. To trzeba raz, jak już mamy to wyładowane. Na szczęście ja tutaj mam taki wskaźnik procentowy poziomu naładowania, więc jak na przykład śpimy u kogoś w domu, albo jesteśmy w gościach, albo wiemy, że przy jakimś sklepie zatrzymujemy się na parę chwil, to ja sobie wtedy podłączam to normalnie do ładowarki, do prądu i wstawiam, proszę kogoś, czy można ładować. I tak sobie to doładowuję. Można słońcem, ale trwałoby to już dłużej. No i można mieć jeszcze jeden patent, który też się sprawdza, też się przydaje. Mianowicie prądnica w piaście. Tutaj widzicie, ta piasta na przednim kółku Shimanowska ma w sobie prądnicę. Gdy koło się kręci, produkuje prąd, który może na przykład zasilać światełko z przodu i z tyłu. Ale można sobie kupić też taką sprytną ładowarkę, którą się montuje tutaj w kierownicy. I możemy się dopinać normalnie USB. Gdzie to jest? O, tutaj. Proszę bardzo. I jak jedziemy, jak się kółko kręci, to również ładuje telefon. No teraz nie pokażę, bo teraz stoimy w miejscu. Z tym, że prąd ładowania z tego jest mniejszy niż z baterii słonecznej. Ale oczywiście, jeśli jest torebka na kierownicy, cały czas możemy mieć telefon podłączony i też nam w ciągu dnia na pewno do fulla naładuje. Moim zdaniem trzeba sobie wprowadzić taką pełną dywersyfikację, bo są różne warunki, jak jesteśmy w podróży. Nie zawsze trafiamy na słoneczne dni, dlatego oprócz tej ładowarki fajnie mieć też powerbank i fajnie, tak jak pokazywałem, mieć tą ładowarę w piaście, w rowerze. I to powinno nam wystarczyć na wszystko. I oczywiście mamy na uwadze to, że jak jesteśmy u kogoś w domu albo przy jakimś sklepie zatrzymujemy się na dłuższą przerwę, powerbanka podłączamy normalnie na 230 V do gniazdka. No także taki teścik udało się dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Marcin, który ze mną jest na wycieczce. Następny teścik, jakucki nóż. Tak. Marcin, który jest z nami na wycieczce, ze mną dzisiaj tutaj razem jesteśmy na wycieczce, też sobie kupił taki panel. Ile cię to kosztowało? Jaka jest taka w miarę świeża cena? Świeża cena 240 coś zyla wyszło z przesyłką czy bez przesyłki. Tak, coś koło 65 dolarów, jakby się gdzieś sprawdziło na jakimś chińskim serwisie. Ty to ściągałeś z Chin? Chiny chyba Banggood. Banggood, no ja prawdopodobnie też tam kupowałem. Trzeba się liczyć, że jak coś takiego zamówicie, to do 3-4 tygodni trzeba czekać. No ale dochodzi, no. Mi doszło bez VAT-u, tobie? Też bez VAT-u. Też bez VAT-u, także jest to na pewno taniej niż jakby to gdzieś chcieć kupić bezpośrednio z Polski, no tylko trzeba czekać. Także dzięki za uwagę, do następnego razu. Oczywiście jeśli coś jeszcze można testować, na co byście chcieli, przysyłajcie. Przysyłajcie, piszcie w komentarzach. Mamy na pewno w planach testowanie roweru, czy tam w ogóle opowiedzenie o naszych rowerach, o namiocie, o jakimś sprzęcie do gotowania i tak dalej, ale coś specjalnie, jakbyście mieli ochotę, to dawajcie znać w komentarzach. Dzięki. Thank you.